Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Naprawdę pogoda jest fantastyczna i wybrałem się jeszcze w takie piękne pola rzepakowe, jak widzicie. I chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat zakupu pierwszego samochodu, no i odpowiedzieć na to pytanie, które już widzicie w tytule, czyli powinien być to wybór sercem czy rozumem? Dobra, siadajcie, kawusia, herbatka i lecimy z tematem. Na samym początku zdefiniujmy sobie, który samochód będzie tym samochodem, który został wybrany sercem, a który rozumem. Dlaczego w ogóle jest taki podział? Chodzi tutaj głównie o finanse i o to, że po prostu niektóre samochody są dużo droższe nie tyle w zakupie, ale w utrzymaniu od innych. Musicie wiedzieć, że samochody w zdecydowanej większości części składają się z elementów, które się zużywają i prędzej czy później większość elementów w samochodzie trzeba będzie wymienić. I teraz tak. Są samochody, które mają na przykład więcej jakichś takich różnych dziwnych rozwiązań, więc również mamy więcej rzeczy, które się teoretycznie może zepsuć albo zużyć. Mamy również samochody, które mają po prostu droższe części, które się prędzej czy później i tak zużyją i będziemy musieli je wymienić. Mamy również samochody, które po prostu mają pewnego rodzaju wady albo cechy i ich naprawa bądź jakaś tam modyfikacja, aby nam lepiej służyły, jest po prostu bardzo kosztowna. No i jeszcze jednym elementem, który jest związany z kosztami, a często jest tak, że te samochody, które byśmy chcieli wybrać, czyli te wybierane sercem, są drogie, to jest na przykład spalanie oraz ubezpieczenie OC. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy ubezpieczeniu, to pozwolicie, że tutaj Wam wtrącę. Pewnie wiele z Was słyszało o takiej porównywarce jak Mubi.pl. Jest to porównywarka, z której ja osobiście również korzystam i kupuję ubezpieczenia dla mojego Forda. I chodzi o to, że w opisie macie link, jeżeli dokonacie zakupu polisy przez Mubi, przez ten link właśnie, to dostaniecie 150 zł zwrotu i ja również dostanę jakąś tam gratyfikację z tego względu, że Wy właśnie kupiliście przez ten link. Także serdecznie Was zapraszam, możecie sobie skalkulować, nie musicie od razu kupować, a jeżeli kupicie, to ta zniżka Wam przelewem na konto wleci, mi również wleciała, jak kupowałem OC dla Focusa. No właśnie, więc może być po prostu, że samochód, o którym marzymy, ma na przykład bardzo duży silnik, pali bardzo dużo i OC jest również bardzo drogie. No i oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, że samochód wybrany sercem to jest po prostu samochód, o którym marzymy i najczęściej mamy właśnie takie klapki na oczach i nie widzimy jego wad bądź kosztów eksploatacji. I teraz musimy sobie odpowiedzieć, w jakich sytuacjach faktycznie warto zaryzykować, albo może to nawet nie będzie ryzyko, i kupić ten samochód, o którym marzymy, a w jakich lepiej sobie przystopować i kupić coś mniej ciekawszego, coś, co nas aż tak nie interesuje, no ale jednak samochodem będzie. Aby wiedzieć, czy kupić auto sercem, czy rozumem, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jednym z kluczowych pytań jest to, abyśmy zastanowili się, jak ważne dla nas, dla naszego szczęścia, samopoczucia, dla naszych marzeń jest właśnie ten konkretny model samochodu. Ponieważ jeżeli okaże się, że no ja bym bardzo chciała mieć ten samochód, ale właściwie chciałabym mieć po prostu samochód i nie będzie miało większego znaczenia, czy będzie to akurat ta Alfa Romeo, bądź ten Land Rover, czy na przykład Skoda Fabia. Jeżeli wiemy, że bardzo chcemy mieć ten samochód i jest to dla nas niesamowicie ważne, zastanówmy się, ile pieniędzy miesięcznie jesteśmy w stanie przeznaczyć na utrzymanie danego samochodu. Jeżeli napiszemy sobie na karteczce, że nasze zarobki będą wynosiły tyle, tyle i tyle pieniędzy jestem w stanie przeznaczyć co miesiąc albo co roku na utrzymanie samochodu, wtedy mogę już zacząć szukać wymarzonego auta, aby dowiedzieć się, czy jest to w ogóle możliwe. No właśnie, więc teraz płynnie przejdźmy do kolejnego tematu, czyli jak taki samochód kupić? Na samym początku musimy zacząć od dokładnego przejrzenia internetu, znajomych. Po prostu musimy uzyskać jak najwięcej informacji na temat tego konkretnego modelu, ponieważ tutaj wychodzę z założenia już, że mamy wypatrzone właśnie jakieś tam nasze wymarzone auto i ten właśnie samochód chcemy kupić. Musimy dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy o kosztach jego eksploatacji, głównie ponieważ o tym tutaj rozmawiamy. Musimy się dowiedzieć, jakie są jakieś takie jego dziwne rozwiązania, jakie są jego typowe usterki,
ile kosztują naprawy, ile kosztuje usunięcie tych typowych usterek, przy jakich przebiegach, co tam się pojawia. No generalnie jak najwięcej informacji na temat tego samochodu musimy zebrać. Teraz przechodzimy do poszukiwania naszego samochodu. I dlatego bardzo istotną rzeczą było to, abyśmy jak najwięcej informacji zebrali, ponieważ w tym momencie możemy już odrzucać pewne ogłoszenia. Wiemy, że na przykład przy danym przebiegu coś tam złego się dzieje i już chcemy jakiś tam przebieg wykluczyć. Albo wiemy, że jeżeli na tym błotniku tam jest jakieś tam zarysowanie czy rdza, to jest typowe. Więc jeżeli takiej rdzy na przykład w ogóle nie ma, to znaczy, że element mógł być wymieniany. No mnóstwo różnych rzeczy. Jeżeli już znajdziemy jakieś ogłoszenie, to koniecznie jedźmy sprawdzić taki samochód. No i teraz pytanie, od kogo kupić? Jedni powiedzą, że z komisu, inni powiedzą, że od osoby prywatnej. I tutaj może się stworzyć ogromna burza w komentarzach. Zachęcam, piszcie. Ja Wam powiem, że ja bym od handlarza samochodu raczej nie kupił. Jeżeli mam kupić używany samochód, to chciałbym, aby to było od osoby prywatnej, która tym samochodem jeździła i wie więcej na temat tego samochodu niż ja, ponieważ handlarz ten samochód kupił, jest na placu i generalnie wie o tym aucie tyle, co ja. Tak przynajmniej to bardzo często bywa. W takim razie znaleźliśmy samochód od albo handlarza, albo osoby prywatnej, jak wolimy, i jedziemy go oglądać. Najlepiej, aby zrobić to w dzień, abyśmy ten samochód w ogóle widzieli, a nie świecili sobie latareczką. I ważną sprawą jest to, aby pojechać z kimś, komu nie zależy na tym samochodzie. Ponieważ jest to taka rzecz, na którą będziemy bardzo napaleni i bardzo będziemy chcieli kupić ten samochód. I nawet jak będzie miał on jakieś wady, to będziemy mówić, że nie, ale to tam, to nie jest drogie w naprawie, a to mi nie będzie przeszkadzało, ja go chcę kupić już teraz. Więc warto mieć taką osobę, która będzie takim zimnym wiadrem z wodą na naszą głowę. Drugą taką rzeczą, która nas powinna ostudzić, jest to, że warto zobaczyć kilka takich samych samochodów. Jeżeli są to auta używane, wtedy zobaczymy, czy równie głośno chodzi silnik w jednym i w drugim pojeździe, czy również tak samo zawieszenie wybiera dziury. Będziemy wtedy wiedzieli, czy te auta tak mają, czy jednak coś jest nie tak. No i kolejną rzeczą to jest to, że powinniśmy się na spokojnie przespać z tą decyzją. Nie powinniśmy kupować samochodu tego samego dnia albo następnego, tylko dajmy sobie pewien czas. Może w tym czasie wpadniemy na jakiś inny pomysł, albo dojdą do nas informacje, że jednak ten samochód nie byłby zbyt dobrym wyborem. Dobra, słoneczko zachodzi, także przyszedł czas na podsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem. Czyli właściwie kiedy kupić samochód sercem, a kiedy kupić rozumem. Sercem kupujemy samochód wtedy, kiedy jest to dla nas bardzo istotne, że akurat chcemy mieć ten samochód. I ja na przykład Focusa kupiłem sercem, ma on bardzo fajne wyposażenie, ale niestety no, dosyć często muszę jakieś tam naprawy w nim wykonywać. No i myślę, że mógłbym mieć coś innego w tym przedziale cenowym, co nie wymagałoby tak częstego wkładu, z tym, że byłaby to na przykład jakaś Skoda Fabia, która byłaby mała, plastikowa, kiepsko wyposażona, więc jest dla mnie to na tyle istotne, że jestem w stanie wydawać pieniądze na naprawy Focusa. No i drugą rzeczą to jest to, że te pieniądze po prostu mam. Więc to są te dwa warunki, które muszą być spełnione. A rozumiem, samochód kupimy wtedy, jeżeli nie stać nas na utrzymanie jakiegoś samochodu, który jest droższy w utrzymaniu. Nie jest to dla nas kompletnie istotne, jaki będzie to samochód. Chcemy mieć coś, czym będziemy po prostu jeździć. Albo nasz budżet jest taki, że w tym przedziale cenowym nie znajdziemy nic ciekawego, więc lepiej kupić jakiś samochód tańszy albo po prostu tańszy w eksploatacji i za rok, dwa czy trzy kupić sobie już coś, co naprawdę będzie się nam podobało. Więc chodzi po prostu o takie przebolenie, powiedzmy, pewnego czasu. Słuchajcie, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mnie oglądacie. Coraz więcej Was już tutaj jest, w tym momencie jakieś chyba 641 osób. Także zapraszajcie znajomych. No i co tydzień we wtorek możecie na tym kanale znaleźć kolejny film o tematyce motoryzacyjnej. Musimy jeszcze dokończyć serię z nauką jazdy, także kciuki w górę, subskrypcje i do zobaczenia za tydzień. Hej!